Kolejny dzień, kolejny bardzo poważny test przed nami, moi drodzy. Dzisiaj nie będziemy mówili o maśle orzechowym, dzisiaj będziemy mówili o tahini, czyli drugiej najważniejszej pasie w moim życiu. Generalnie ja czasami robię sobie tahini sam, ale różnie to bywa i zazwyczaj nie udaje mi się zrobić takiego, które byłoby tak fajnie płynne. Więc cały czas szukam jakby jakiegoś takiego, które kupne będzie w miarę spoko. Widzicie, mam w swojej dłoni coś takiego jak tahini jasne Active z firmy Primavica. Wygląda ono pyk tak. Oczywiście pewnie fokus się zrobi albo i nie zrobi. Halo, policja! Tak, o! W składnikach mamy tylko sezam przeprażony i koniec. Jedna rzecz, która mnie tutaj pozytywnie w miarę nastraja do tego, to ten olej na górze, który tutaj się mocno odłożył. Na dole mamy tahini, więc przewiduję, że to może mieć fajną konsystencję. No ale zaraz sprawdzimy. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Jedno, co mnie tutaj denerwuje, to ten plastikowa zakrętka. Jakby nie mogła być metalowa, świat by się zawalił, nie? Dobra, lecimy na Szczecin. Z góry bezpieczne. Nikt jeszcze tego nie otwierał, nawet ja. O Jezus, dobra, mamy to. Ale idę po jakąś chusteczkę, bo zaraz będę cały uwalony. Może w kota się wytrę? Sansa, co ty na to? To dzisiaj ja będę jadła! Daj żyć! No na razie widzę z góry tylko olej i nic więcej. Więc trudno jest mi powiedzieć, jaka będzie cała konsystencja. Ale biorąc pod uwagę, ile jest tego oleju, no to ja się spodziewam, że tu będzie raczej spoko. Dobra. Miesza się całkiem dobrze. Oczywiście na dole standardowo jest takie trochę bardziej twarde, ale to tak jest ze wszystkim, dlatego że to się po prostu na górze osadza nam ten olej. To on już do dołu nie ma dostępu. No kurde, powiem wam, że tahini płynie. To się tak nie skończy. To wydaje mi się, że to może być płynne, ale nie aż tak. To mam. Chyba, że będzie aż tak płynne, to wtedy wielkie brawa. Patrzcie. To nie tak miało być. Dobra, pomieszam to jeszcze chwileczkę i zaraz to spróbujemy. Chociaż już widzę, że teksturowo, jeżeli chodzi o samą teksturę, to już mi się podoba. Kocie! Co ty tak śmierdzisz? Jezus Maria. Idź się przejść. No, idź. Wow. Widzę, że to chyba też będzie... Zobaczymy jeszcze jak w smaku. Jeżeli nie będzie jakieś ultra gorzkie, to będzie dobrze. Zapowiada się, że to jest drugi dobry zakup po tym maśle orzechowym Better Choice. To tahini. Też kosztowało jakoś około 12-13 zł. Też kupiłem je w Rossmanie, podobnie jak tamto masło orzechowe. Cena za 460 gramów. Powiedziałbym, że znośna, bo tahini zazwyczaj kosztuje całkiem sporo, mimo że w sumie jest po prostu zrobione z sezamu czystego. Spójrzmy teraz jeszcze raz na konsystencję, to już jest wymieszane mniej więcej przez ostatnie 5 minut. I patrzcie na to. To jest taka konsystencja, która mnie satysfakcjonuje. Takie fajne, płynne tahini, które idealnie nadawałoby się... Oczywiście do humusu to nie ma znaczenia, czy ono będzie płynne, czy nie będzie płynne. Więc jakby whatever. Ale do... Na przykład jak wiesz jakiegoś bowla, masz jakieś tofu podsmażone, generalnie robisz jakiś sos tahini, no to takie tahini to jest życie. Bo wtedy można w prosty sposób je wymieszać, albo w prosty sposób je nim polać. Po prostu nie robić sosu tahini, tylko po prostu nim polać jakąś potrawę. I to mi się naprawdę podoba. Okej, no to już zostawmy tą konsystencję w spokoju. Weźmy w końcu jakąś marchewę. Delikatnie. Bardzo fajne tahini. Nie jest zbyt gorzkie, więc no nie przeprażyli ich. Znaczy nie przeprażyli tego sezamu. Więc to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o teksturę, no to tak jak widzicie, jest bardzo płynne, co też mi bardzo odpowiada. No i jest taki dosyć głęboki smak tej tahiny. I przy okazji nie jest zapychające, bo czasami nawet jak to tahini jest płynne,
to nadal jest zapychające. To nie zapowiada się na takie. No, muszę wam powiedzieć, że to jest drugi dobry zakup z Rossmana tym razem. I nie spodziewałem się, że to będzie takie. Spodziewałem się jakiegoś beliwe, szczerze mówiąc. No, to jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o smak, to nie jest to najlepsze tahini, jak jadłem w swoim życiu. Ale na pewno jest zdecydowanie uczciwe. Także, moi drodzy, Michał, nie mów i jedz w tym samym czasie, bo to jest niekulturalne. Krótkie podsumowanie. Tahini firmy Primavica, tahini Active na dodatek. Swoją drogą, nadal jestem ciekawy, czym się różni od zwykłego. Jak najbardziej warte swojej ceny. Jak najbardziej warte swojej ceny, zwłaszcza, że tekstura i smak też są na całkiem dobrym poziomie. Także, jeżeli lubicie płynne tahini, no to jest chyba opcja, która będzie najłatwiej dla was dostępna. Ja zamierzam jeszcze zjeść pół słoika z marchewką, a resztę pewnie zużyję gdzieś do sosu. Tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do następnego. Piszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, czy jakie tahini waszym zdaniem jest najlepsze. Czy robicie sami może? Czy jeżeli kupujecie, to jakiej marki najbardziej wam smakuje. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. To czarne. Jeździsz tahini ze mną?